Trafiłem już przeszło 3 lata temu do oazy w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, ponieważ przyprowadziła mnie jedna znajoma. Po pierwszym spotkaniu uderzyło mnie to, że młodzi ludzie chcą po prostu otwarcie rozmawiać o Panu Bogu. Takie słowa, które być może dzisiaj świat chciałby zagłuszyć, jak po prostu Jezus Chrystus, Mesjasz, Zbawiciel, my używamy tego tak naturalnie, wiedząc, że określają one osobę. Zostałem w tej wspólnocie, formuję się w niej, jestem z tego bardzo zadowolony. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życia daj mi spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uśmieć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, daj mi spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświeć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował. Amen. Światło Chrystusa. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że nas tu zebrałeś. Za to, że możemy się spotykać we wspólnocie. Dziękujemy za kolejny tydzień trwania przy Tobie. Kolejny krok, który większość z nas przyjęła w przygotowaniu do rekolekcji, przyjęciu Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Warto przypomnieć sobie, co nas tak naprawdę zachęciło do tego, żeby się zaangażować w daną wspólnotę. W moim przypadku był to sport. Kiedy ksiądz powiedział, że po wieczornej mszy świętej zrobimy sobie trening, bardzo się z tego ucieszyłam razem z moimi przyjaciółmi. Tak właśnie spędzaliśmy te piątkowe wieczory. Z biegiem czasu czegoś nam brakowało i wtedy ksiądz z animatorką wpadli na wspaniały pomysł, żeby pokazać nam piękno oazy. Ruch Światło Życie to na pewno spotkanie młodych, którzy gromadzą się wspólnie przy Chrystusie, którzy razem budują na pewno najpierw wspólnotę, wsłuchują się w słowo Pana Boga i później we wspólnocie idą za Jezusem. Do Azji trafiłem, jak byłem w liceum, czyli jeszcze zanim w ogóle myślałem o zostaniu księdzem, czyli było to trochę lat temu, w mojej parafii rodzinnej powstała wspólnota Ruchu Światło Życie. I od tego momentu się zaczęło, później przez seminarium. Później w każdej parafii tak naprawdę miałem Ruch Światło Życie, oazę młodzieżową. Tutaj uczymy się ze sobą być, rozmawiać, opowiadać o sobie i przez to nawiązujemy takie świetne relacje, które jeżeli pielęgnujemy, mogą trwać długie lata, jak nie całe życie. Jest to taka naprawdę konkretna formacja, która pomaga po prostu nieco dojrzalej iść przez to życie chrześcijańskie nasze, ufając, że Pan Bóg będzie nam błogosławił i pomoże dojść do tego powołania i celu, jaki nam wybrał. Wspólnota ma wielki wpływ na człowieka, bo jest naprawdę siłą i w momencie, kiedy jak to życie podsyła różne kłody pod nogi czy jakieś inne problemy, fajnie jest po prostu mieć świadomość, że ktoś wspiera, czy to właśnie jakimś dobrym słowem, gestem, radą, albo też modlitwą, bo jako osoby wierzące też wierzymy, że to jak najbardziej jest no chyba najskuteczniejsza forma pomocy. Służymy Mu z radością, służymy Mu z miłością, wspólnota siłą jest.
kiedy sama zaczynałam przygodę oazową, było nas 7, a obecnie jestem dumna, bo mam grupę prawie 30-osobową. Piątkowe wieczory staramy się pogłębiać wiedzę na temat Pisma Świętego, dzielę się z nimi świadectwem życia, a także organizuję z nimi akcje ewangelizacyjne i także po oazie razem wspólnie spędzamy miło czas. Prowadzę również fanpage oazowy i parafialny na Facebooku i po prostu dzielę się tam swoją wiedzą. Kiedy ten kościół przez małe K zamyka się po wieczornej mszy świętej, wtedy młodzież widzi, że ten kościół przez duże K żyje. Właśnie możemy swoim świadectwem ewangelizować na Facebooku przez różne posty, przez krótkie filmiki. Dzisiaj mamy, słuchajcie, to jest skomplikowane, żebym się nie pomyliła, pierwsze spotkanie drugiego kroku. W drugim kroku zajmujemy się równie ważną osobą, dobrze wam znana. Bardzo dobrze. A więc drugi krok brzmi niepokalana. Ten krok będzie nam uświadamiał, że my powinniśmy być tak jak Maryja, tacy posłuszni, tacy pewni tego, że Jezus chce dla nas jak najwięcej dobra. Jak inaczej możemy nazwać Maryję? Nasza matka. Bardzo dobrze, oczywiście. Jak jeszcze inaczej? Królowa Anioła. Bardzo dobrze. No, królowa, myślę, że to jest takie dobitne hasło. Królowa Polski. O, proszę bardzo, patriotyzm w tej grupie jest. To mi się podoba, to już 4. Nikodemie. Pośredniczka was. O, proszę bardzo, już idziemy teologicznie. Macie same dobre skojarzenia, no bo taka jest właśnie Maryja. I tak jak widzicie, nasze spotkanie dzisiejsze ma konkretne 3 symbole. Pierwszym zawsze jest świeca, którą zapalamy. Ta ma jeszcze naklejkę z naszej oazy. Jest zawsze Pismo Święte, które trzymacie w dłoniach, ale dzisiaj również figurka Matki Bożej. To jest oczywiście taki symbol, że jak na niego spojrzymy, to ten drugi krok właśnie powinien nam się z Matką Bożą kojarzyć. Teraz łatwo machnąć ręką, powiedzieć, a nie chce mi się, a oni te piątki mobilizują mnie do tego, żeby być, starać się, próbować. Zresztą chyba od wielu lat zawsze dla mnie taki piątek był czasem poświęconym młodzieży. Spędzeniu z nim czasu, spotkaniu się przy Panu Bogu na wspólnej Eucharystii. Jak dotrzeć do młodych? Chciałbym to wiedzieć. Myślę, że chyba najważniejsze to jest być z nimi. W bardzo różnej formie, czy to kwestia nawet grania w piłkę, sportu. Myślę, że najważniejsze to mieć dla nich czas. Dziękuję.